Trochę polityki w wydaniu wakacyjnym. Lider Ruchu Narodowego w Podlaskiem, Adam Andruszkiewicz, jest oburzony działaniem policji. Chodzi o wydarzenia z połowy czerwca i manifestację zorganizowaną przed Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku. 17 czerwca około 200 osób późnym popołudniem zebrało się pod Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku. Demonstranci domagali się dymisji rządu. W ten sposób działacze i sympatycy Ruchu Narodowego chcieli wyrazić swoje oburzenie w związku z ujawnieniem afery taśmowej. Policja w rozmowie ze mną zapewniała, że nie będzie żadnych konsekwencji z tego powodu, natomiast zostałem wezwany na komendę i zostałem przedstawiony zarzuty oraz sprawa została skierowana do sądu. Adam Andruszkiewicz uważa, że to działania polityczne, a sprawa jego zdaniem ma związek z jesiennymi wyborami samorządowymi, w których chce kandydować. Jak tylko te taśmy zostały ujawnione w całości, no to my zaczęliśmy się skrzykiwać. Natomiast, żeby zarejestrować zgromadzenie, trzeba mieć 3 dni formalnie w urzędzie wcześniej, tak? Trzeba to zrobić po prostu. Nie mieliśmy na to czasu, chcieliśmy zrobić to jak najszybciej, natomiast no, Konstytucja RP przewiduje takie prawo.